Oto właśnie nasz Moonboost. Karbonowa rama. Geometria taka bardzo enduro. Ja jeszcze nie miałem okazji testować Moona. I udało się, moi drodzy, cross wysłuchał moich pragnień i proszę bardzo, siedzę właśnie na crossie Moon 1.0, elektrycznym crossie Moon. No i sprawdźmy, jak on sobie radzi w terenie. Moi drodzy, nie ma co się czarować. Po lewej na górze widzieliście, że jest to materiał sponsorowany. Firma Cross podbiła i powiedziała: panie Taba, powiedz, że u nas teraz będą super rabaty na Black Friday. Mamy niezłe zniżki na różne rowery. No i ja powiedziałem: dobra, ale wyślijcie mi waszego Crossa Moon. Elektrycznego Crossa Moon, którego widzicie właśnie na ekranie. Na niego chyba nie będzie zniżki, on jest w ogóle bardzo drogi. I tak naprawdę to ten Cross Moon będzie głównym bohaterem tego odcinka. Zobaczycie moje pierwsze wrażenia z jazdy. Tymczasem rzućmy oko, co piszą o nim na stronie. Więc jest to rasowe enduro na karbonowej ramie z silnikiem Shimano EP8. Połączonym z baterią 630 Wh. I w ogóle zobaczcie, jak weźmiemy sobie specyfikację tego pojazdu, no to poza faktem, że z przodu mamy już naprawdę konkretnego amora, bo mamy tutaj Zeba oraz tylny amortyzator Vivid Select Plus z tą powiększoną komorą, to spójrzcie, praktycznie wszystko jest na komponentach marki SRAM. Przerzutka, manetka, łańcuch, kaseta, to wszystko jest napęd GX Eagle, naprawdę wysoka grupa. Jak zjedziemy dalej, zobaczymy, że koła, czyli zarówno piasty, jak i obręcze oraz opony, wszystko z WTB. Hamulce SRAM Code Silver. I pomimo, że jestem dużym fanem hamulców Shimano i Magura, to powiem wam, że chyba powoli przekonuję się do tych SRAMów. Chodzą bardzo delikatnie, mają fajną modulację, ale wiem, że nie lubią ich w serwisach. Ciekawostką jest to, że kierownica, wspornik kierownicy to jest również SRAM. Pamiętajcie też, że nie ma pedałów, nie ma platform, kiedy kupujecie taki rower, natomiast przy zakupie takich drogich rowerów często właśnie bywa, że pedały trzeba mieć po prostu swoje. I tak jak mówiłem, silnik EP801, który w pierwszym kontakcie naprawdę dobrze dawał rady. Bateria 17,5 Ah, 636 Wh. Dla większości użytkowników będzie to w zupełności wystarczające. Cały rower waży 25,25 kg. Nie jest to jakoś ultra mało, ale pamiętajmy, że to jest endurak z ciężkim zebem z przodu. A jak to się spisuje w jeździe? Zobaczcie sami. Jedziemy. No i dobra, mamy drop. O, okej. Już trochę nim pojeździłem. Mam tutaj tą traskę w miarę oblataną. Yeah. Ostatnio od Crossa miałem Soil Boosta, który był all mountain, taki uniwersalny, wiecie, o co chodzi. A tym razem mamy enduraka, który jest dłuższy, ma lepszą geometrię na zjazdy, na podjazdy i na inne takie szaleństwa, jakie ja najbardziej lubię. I od razu to poczułem. I jedziemy na tym crossie Moon. No i proszę bardzo, hops. O, aż za daleko pojechałem, poleciałem w sensie, ale w tym rowerze to jest fajne, że daje nam dużo pewności siebie. Ma bardzo dobrą stabilizację, tak jak na przykład tutaj. Wyciągam go na manuala i mogę go tak ciągnąć i ciągnąć. Dłuższy tylny widelec sprawia, że trudniej go wyciągnąć na tego manuala, ale jak już go wyciągniemy na manuala, to leci. Śmiało może konkurować ze wszystkimi rowerami jakichś takich marek, które od dziesięcioleci specjalizują się w rowerach enduro i w rowerach DH, dlatego że ten Cross Moon cały z karbonu naprawdę daje radę. Widzicie, ja trochę złapałem zadyszkę, bo nie ukrywam, że jeżdżę już tutaj jakiś czas, ale przyglądam się na tą górkę i chcę tu podjechać. No, Shimano, dawaj. I bez większego problemu. I tu jest też taka fajna linia. Trzeba uważać na dole na konar. Cytadela kryje dużo fajnych miejsc, w których można właśnie sobie fajnie pohasać. Jest trochę korzonków,
jest trochę konarków, trochę podjazdów, więc osoby, które się lubują w enduro, znajdą na pewno tutaj coś dla siebie. Aha. I na Małysza. Ja tu jestem w prawo. Nie wyrobiłem się w zakręcie. Pomimo tego, że opony świetne, z kolcami, gryzą, ale jednak wiecie, mokre liście to nie jest prosty temat dla żadnej opony. Korzenie, nierówności, niebezpieczne sytuacje to nic takiego dla crossa Moona, który właśnie wciąga wszystkie takie niebezpieczne sytuacje nosem. I tak jak Soil Boost, to był taki właśnie rowerek entry level. Tak na tym możecie się czuć bezpiecznie, jeśli chcecie pohasać, poskakać po górkach. Co prawda będzie nieco trudniejszy w manewrowaniu. Jest nieco mniej zwrotny, bo jest dłuższy, ale dzięki temu dużo bardziej stabilny. I bo właśnie tak są konstruowane rowery enduro. Dodatkowo kąt główki jest specjalnie większy. Właśnie po to, żebyście mogli zjeżdżać z takich mocnych stromizn, a żeby ten rower był cały czas sterowny, żeby nie wywalił was przez kierownicę. No bo zobaczcie, ta górka. Musimy pod nią jeszcze podjechać. Na największym blacie. Bez problemu. Jedziemy na miejscówkę, na której kręciliśmy ujęcia do Soila Boosta, które według mnie wyszły bardzo fajnie. Tam jest taka mała hopka. Zobaczymy, jak się teraz będzie spisywał na tej hopce ten Cross Moon. I jesteśmy. O, to tu. Wow, ile liści. Pierwszy zawsze taki zapoznawczy, szczególnie, że rowerek jeszcze pode mną jest taki świeży, nowy. Swoją drogą wielki szacun i dziękuję firmie Cross za to, że dostarczyła mi ten rower. Nóweczka. To jest funkelnówka, moi drodzy. Bardzo mnie to ucieszyło. Myślałem, że dostanę jakąś zcioraną używę, a tu proszę. Oczywiście ja muszę ten rower zwrócić, żeby nie było. Jeszcze nie ma tak dobrze. Aha, teraz już lepiej. Jeszcze nie ma tak dobrze, żeby ten rower ze mną został. Cieszę się w ogóle, że prowadzenie kanału dało mi tą możliwość, żeby testować takie maszyny jak ta. I jeszcze raz. Fajniusio. Zaraz odstawię kamerę, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda na tym Moonie. Wydaje mi się, że trochę trudniej go zmusić, żeby gdzieś się wybił i leciał, dlatego że jest właśnie dłuższy. Ale czuję się totalnie stabilnie. Czuję, że pomimo, że on leci niżej, to lądowanie jest zawsze pewne. Nadal są osoby, które mówią, ale po co w takim rowerze napęd? To są rowery zjazdowe. I okej, zgadzam się z tym, to prawda. Jeśli na przykład korzystacie z gondolki w górach, to faktycznie nie potrzebujecie roweru elektrycznego na zjazd. Ale uwierzcie mi, większość osób korzysta z roweru jako czegoś, co ma być uniwersalne. Tak jak na przykład w Gdańsku w parku Bigfoot Works oraz w wielu innych miejscach możemy podjechać pod singiel. Poza tym w górach mamy mnóstwo pętli, w których raz jedziemy w górę, raz jedziemy w dół. I oczywiście można jechać pod górę siłą własnych mięśni, co bardzo szanuję. Jest to świetny sport, natomiast no, nie wszyscy musimy być harpaganami, którzy robią 2-3 treningi w tygodniu po to, żeby czerpać przyjemność z jazdy i nie wypluć płucach na podjazdach, tylko po to, żeby sobie fajnie zjechać. I właśnie do tego służy napęd w takim rowerze jak ten. Moja Micha się cieszy. Ja jestem bardzo zadowolony, że mogę korzystać właśnie z tych nowinek technologicznych, takich jak napęd elektryczny w rowerze. A tymczasem widzicie, z ścieżki leśnej, leśnoparkowej, wjeżdżam właśnie na zwykły, utwardzany grunt
i mogę tym Moonem jechać sobie z prędkością 25 na godzinę, bo to jest ta prędkość legalna. I mogę sobie tak jechać i wrócić na spokojnie do domu, już zmęczony po jeżdżeniu po właśnie nierównościach. Także mega plus. Słuchajcie, mamy tutaj Crossa Moon. Cross Moon, jest z nami Błażej. Błażej, ty wyjątkowo dużo wiesz o tych crossach. Tak się składa, tak. Tak się składa, że trochę coś tutaj przeprojektowałeś, nadzorujesz ten temat, więc Cross Moon, właśnie o nim rozmawiamy, geometria taka bardzo enduro. Tak, no nazwa zobowiązuje. Nasza seria Moon to są rowery, które swego czasu zenduryzowały Polskę. Dużo osób jeździło na analogowych Moonach. No idąc duchem czasu, patrząc też na rynek, gdzie rowery elektryczne, zwłaszcza w tej kategorii nie tylko rowerów miejskich, ale także full suspension, no zabierają ten obszar, który był zajęty tylko przez rowery analogowe, stają się coraz bardziej popularne. Także do nowego Moona dodaliśmy silnik, dodaliśmy baterie, są to komponenty od Shimano. Zastosowaliśmy nowe zawieszenie RockShoxa, bo jest tu nowy Vivid o zwiększonej średnicy tłoka, czyli zapewniający jeszcze większą sztywność. Zep, już znany na rynku, także bardzo, bardzo ceniony wideł. Obkuliśmy w komponenty, które wytrzymają dosyć ostre haratanie i tak powstał oto właśnie nasz Moon Boost. Moi drodzy, dziękuję, że zostaliście do końca tego odcinka. Osoby, dla których ten Moon Boost jest za drogi, na pewno ucieszą się z tego, że już niebawem na kanał wskoczy odcinek z o wiele tańszym elektrycznym crossem fullem, bo będzie to Cross Grist, następca Soila. Oczywiście poza rowerami crossa na tym kanale będzie mnóstwo innych materiałów, dlatego zapraszam Was do subskrypcji, żeby nic Was nie ominęło. A ja tymczasem kończę. Trzymajcie się zdrowo, jeździcie bezpiecznie, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Yeah.